Maciek Żylecki and also Maciek. I can't pronounce it very well. Kaczyński. Kaczyński. And Górecki. Przepraszam, młody Górecki. Makieten, Widłak. And the other, I don't know. Sorry. Dla mnie to są kolory. I to jest właśnie słowo kluczowe dla wszystkich tych pięć utworów. Evocative. So it evokes lots of emotions, different emotion, extreme, very extreme, from one emotion to another very quickly. Moim zdaniem każdy utwór jest inny. Może kolory rzeczywiście. And dramatic and heartwarming also. So very warm as well. Przy okazji jedna uwaga. Pytanie o pokolenie urodzone w latach 70. Nam, jako nowo wchodzącym młodym kompozytorom, było bardzo trudno wejść, ponieważ lata 90. były latami kryzysu, jeśli chodzi o kulturę. Właściwie stare sposoby funkcjonowania kultury już nie istniały w nowej rzeczywistości, a nowe jeszcze nie istniały. Mój stosunek do muzyki, do pisania muzyki jest raczej taki bardzo samotniczy. Poza tym uważam, że najciekawsze, co ma artysta do powiedzenia, to jest nie to, co go upodabnia do innych, ale to, co go od innych odróżnia. Nie jest to być może najbliższy mi utwór z mojej dotychczasowej twórczości, natomiast zakończenie tego utworu jest rzeczywiście czymś, gdzie ja właściwie pierwszy raz zastosowałem właśnie ten element tak zwany czegoś, co nazywam permanentnym accelerandem, to znaczy coś, co właściwie w tej chwili stanowi główny taki fundament tego, co robię dzisiaj. Mam sentyment i nie mam sentymentu, w ten sposób bym powiedział. Który to jest tak? 383. To jest ważny moment, żeby tam energia nie siadła, tak? Tylko żeby cały czas na tych glissandach dać więcej dźwięku po prostu. Dobrze? Myślę, że muzyka powinna wciągać emocjonalnie, percepcyjnie, nawet jeśli jest, wydawałoby się, mało angażująca ze względu na swoją strukturę, i tak powinna jakoś tą publiczność wciągać. To jest dla mnie takie jakieś kryterium, to jest jakaś zwrotna od publiczności, którą lubię. Zaangażowanie emocjonalne i jakiś rodzaj towarzyszenia utworowi aktywnego. Generalnie bardzo fajnie, także trzymam kciuki za koncert. Dla mnie istotnym elementem pozostaje harmonika obok faktury, która również jest dla mnie niezwykle istotna jako pewien czynnik formotwórczy, coś, co pozwala kształtować różnego rodzaju barwy, a barwa z kolei wiąże się z harmonią. W tokacie wydaje mi się, że to dojście do kulminacji też właśnie wiedzę. Czyli tak, tu może być spokojnie, bo bardzo dobrze słychać panią profesor. No, na razie. Koncerto Notturno, bo taki ma tytuł koncert skrzypcowy syna Henryka Mikołaja Góreckiego. Bardzo kocham ten koncert. Bardzo często już grałam go w życiu.
Dwa razy nagrałam na płyty z różnymi orkiestrami, z różnymi dyrygentami. Nie wiem, jakoś tak bardzo, bardzo. Tak mi się wydaje, że on jest napisany dla mnie. Wszystko w tym koncercie jest zawarte. I wirtuozeria, i dowcip. No i niebywała śpiewność Cantilena. I w orkiestrze, i w moim instrumencie, czyli solowym. Przeważnie radość czuję, że go gram, że go mogę grać. W moich utworach największą uwagę zwracam na formę przede wszystkim. Oczywiście odpowiednie, ciekawa organizacja wysokości dźwięków, natomiast kontrapunkt też oczywiście jest bardzo ważny, natomiast to, co u mnie jest najważniejsze dla mnie, to są emocje. No, nie może być muzyka bez emocji. Ukiyo-e na orkiestrę smyczkową. Utwór ten powstał jakby z inspiracji japońskimi drzeworytami, właśnie ukiyo-e, czyli obrazy przemijającego świata. Poszczególne fazy jakby mają symbolizować kolejne kolory tego drzeworytu, bo drzeworyt jest stworzony w ten sposób, że aby uzyskać różne kolory, to musi być do każdego koloru osobna deska strugana. Poza tym, że właśnie to jest rok jubileuszowy, wszyscy w tym roku obchodzimy 45. urodziny, to chciałem pokazać przede wszystkim to, że pomimo tego, iż jesteśmy wszyscy urodzeni w roku 1971, każdy jednak jest zupełnie inny, ma zupełnie inny język muzyczny, inny styl i to jest właśnie niesamowite, że pomimo tego samego okresu urodzenia każdy poszedł swoją drogą i ma indywidualny styl. Wielu moich kolegów, koleżanek nie miało łatwej drogi, nawet jeśli wygrywali konkursy, mieli osiągnięcia, które mogły ich zaprowadzić dalej. Bardzo wiele, wydaje mi się, zależało od szczęścia, jakiejś determinacji, własnego zaangażowania, a te mechanizmy wspierające, no jednak działały bardzo wybiórczo. Myślę, że zaistnienie postaci z tego pokolenia wynika przede wszystkim właśnie z tej odrębności postaw. Takim istotnym czynnikiem było to, co działo się wcześniej w polskiej muzyce, gdzie przez dość długi czas dominowała pewna postawa artystyczna, no, będąca pochodną awangardy lat 60. i wyraźnie zaznaczyły się różne sposoby, ale jednak reakcji na tę muzykę tworzoną we wcześniejszych dekadach. I może to właśnie zdefiniowało w jakiś sposób ten start naszego pokolenia. Thank you.